Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj znowu postanowiłem się zabawić się w dobrego duszka, bo jest fajna sprawa. Ja, jak wiecie, będę przerabiał klimatyzator na pompę ciepła, ale jeszcze to długa droga przede mną tak naprawdę. Sezon się grzewczy nie skończył. Później ogólnie będą jeszcze może inne tematy, także jeszcze daleko do tego. A jest taki gościu na YouTubie, którego jeszcze może bardzo mało osób zna, bo ja widzę po wyświetleniach, że nie za dużo. On to fajnie zaczyna i on już tworzy taką serię właśnie zrobienia pompy ciepła z klimatyzatora. Jak widzicie, już pokazuje krok po kroku, co konkretnie zrobić i jak. Także ja polecam ten kanał, naprawdę. A dlatego jeszcze polecam, że tutaj mi brakuje paru subów. Także myślę, że nawet po dzisiejszej publikacji dobijecie. Bo z tego co wiem, jeśli on będzie miał monetyzację, to na pewno to co zarobi z YouTube'a przeznaczy na jakiś szczytny cel, a jeśli on to mówi, no to ja w to wierzę, bo ogólnie mam z nim fajny kontakt. To jest Przemysław Cyranik. Myślę, że za imię i nazwisko mnie tutaj nikt nie zbanuje i za inne takie właśnie rzeczy. Raczej on się przedstawia w filmach. I słuchajcie, na pewno, jeśli włączę monetyzację, na pewno będzie ta kasa przeznaczona na szczytny cel. Robi też różne właśnie takie akcje. Myśli też o jakiejś fundacji, z tego co wiem, co mi mówił. Także ja bym chciał dołożyć do tego też swoją cegiełkę. Także informacje o tym kanale będą i w opisie filmu, i w komentarzu dam, bo fajnie by było, jakby były tutaj suby, bo kanał jest konkretny. Filmów nie ma dużo, ale filmy są konkretne, bo on sam jest instalatorem i zna od podszewki tak naprawdę to wszystko, co tutaj się dzieje. I jeśli by nie chciał, to by nie zrobił takich filmów, jak zrobić pompę ciepła, bo nie miałby w tym interesu przez to, że nie kupicie u niego gotowej pompy ciepła. Także czasem się trafiają ludzie, którzy nie myślą tylko i wyłącznie portfelem, tylko myślą i sercem, także bardzo mi się podoba i chciałbym wesprzeć tą inicjatywę, chociaż w taki sposób mogę, bo jakieś zasięgi mam, także słuchajcie, zapraszam na kanał, jeśli was to interesuje, a wiem, że wiele osób to interesuje, bo pytacie, kiedy będzie projekt Amber, a tu akurat jest zasłonięte, ale każdy się domyśli, o jaki klimatyzator tu chodzi, patrząc nawet po wyświetlaczu, także nie wrzucamy firm innych rzeczy, żeby nas później tutaj nikt nie ścigał za to wszystko. Każdy wie, o co chodzi, także słuchajcie, jeszcze raz, 5, 10, 20, polecam naprawdę i wbijcie suby, niech z tego będzie jeszcze większy pożytek, jak jest. Tyle ode mnie, także pozdrawiam was wszystkich i słoneczka życzę.